Okej, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gotika. Słuchajcie, dzisiaj mam w planach wybrać się już do... Może szukasz jakiegoś spokojnego miejsca, gdzie moglibyśmy pogadać? Tak, podziękuję. Chciałem się już udać do z obozu sekty. Jednakże najpierw musimy... opierdzielić kilka rzeczy u Fiska. Mianowicie... aha, już sprzedawaliśmy coś. Ten mieczyk... już możemy go w sumie wyekwipować. Zapomniałem. Mamy wystarczającą ilość siły. O, super, mamy mieczyk. Nie. Fisk, chodź tu. Fisk, kolego. Spokojnie. Kurde, nie ta opcja. Właśnie, będziemy mogli w sumie sobie kupić już za niedługo jakieś pierwsze spodenki, ale pokaż, zobaczmy sobie towary. Oj nie, krzak nam wszedł w widok. Teraz niewiele będziemy w stanie sprzedać. Okej. Okay. Fisk, pokaż, słuchaj. Chciałbym ci sprzedać takie rupiecie jak dzban, jakieś talerze, wytrychy zostawimy i może nawet kupimy, jeżeli będzie miał. Kubek sprzedajemy, młotek sprzedajemy, te monety to są bez wartości. Mięso chrząszcza, no więc zostawmy. Skóra wilka. Kły na pewno dajemy. Skóra cieniostwora. No w sumie to możemy mu sprzedać, nie? To jest ta chyba, którą znaleźliśmy u Kawalorna. Zew nocy to jest dla tego guru Baltirona. Czysty alkohol. Nie wiem skąd to mam. Nieistotne, skrzydła. Co jeszcze możemy ci sprzedać ciekawego? O, chwila. Ten toporek, nie? Łuku. Wprawdzie nie używamy, ale na razie jeszcze nie sprzedajemy. Dobra, ja bym chciał najpierw troszkę rudy. Tak, ze 200. Ale nie wszystkie wytrychy, chciałem tylko. Tak. 4. No i jeszcze dołóż mi 8 rudy. Przyjmij. I zobaczmy sobie teraz, ile mamy rudy. 333. Może byśmy w sumie kupili te pierwsze spodenki, nie? Nie jest to jakieś mega dobre, ale przynajmniej już nie będziemy biegać tak na golasa praktycznie. Zawsze to jest jakieś już początkowe uzbrojenie. O ile można nazwać uzbrojeniem, trochę komicznie to wygląda. No ale dobra, zawsze coś jest, nie? Także... kurwa, wrzodzie. Także zapiszmy sobie grę. I myślę, że możemy spokojnie lecieć sobie do obozu sekty. Cały czas chcę mówić starego obozu. Ponieważ tak nieprzyjemnie się wymawia obozu na bagnie. Muszę po prostu się przyzwyczaić do obozu sekty. Albo obozu bractwa. Dobra, lecimy. Zaprowadź mnie do waszego obozu. Chciałbym się tam rozejrzeć. To wspaniale. Chodź za mną. Idę za tobą, kolego. Dobra, i myślę, że w tamtym obozie ogólnie będzie troszkę fajniejszy klimat niż tutaj. Chociaż w sumie nie, tutaj jest dosyć przyjemnie, muzyka jest też okej. Ale ja lubię takie klimaty, ogólnie dżungla, coś tego typu. Takie bagna, nie wiem, podoba mi się to jakoś. Także w obozie sekty zawsze mi się przyjemnie tam poruszało. No nawet pomimo tego, że dosyć można się tam pogubić łatwo. No ale to już nieistotne. Ja bym chciał najpierw te ścierwojady sobie zgarnąć, panie kolego. Daleko poszedł, czy stoi tu dalej, czeka? Gdzieś tutaj jest? Kolego? Okej, jesteś. Chodź, chodź, idziemy. Tylko chciałem ścierwojady zabić. Z nim też trochę podekspimy, z tego co wiem. W sensie zahaczymy o paru przeciwników i on nam pomoże ich na pewno pokonać. Ale najpierw chciałbym jeszcze tutaj sobie właśnie zebrać. Czy przejdę tędy? Nie przejdę. Chociaż sobie mogłem przejść skradając się, nie pomyślałem. Dobra, zbierzmy sobie te rzeczy. Otworzymy skrzyneczkę i lecimy dalej, nie? Teraz tak zauważyłem właściwie, że Bezimienny ma praktycznie dokładnie taką samą fryzurę, jaką ja w tym momencie. W sensie nie wiem, jakie tam, długości ma włosy, ale ja mam dosyć długie i teraz w tym momencie mam identycznie spięte. No ciekawe, można się jakoś tam zawsze wczuć, nie? Tutaj chyba były też ścierwojady kiedyś, nie?
Właśnie są. Pójdziemy sobie najpierw po nią, on tam poczeka na nas, mam nadzieję. Zapiszmy grę tak na wszelki wypadek. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Ścierwojadki. Muszę was wyjaśnić. Drugi. Jeszcze te tutaj dwa. Ładnie. Okej. Okay. No, okej. Okay. Dobra, musimy zebrać jeszcze mięso z tych dwóch i tam jest jeden czy dwa? Dwa. Fajnie, fajnie. Wbijemy chyba za niedługo też level, nie? No może nie tak za niedługo. 1000 expa ponad. Oj. No, ale to już będzie szybko lecieć tak naprawdę. Przyjdzie taki etap w tej grze, gdzie nie będziemy specjalnie już robić questów pobocznych, bo większość porobimy i wtedy naprawdę przy misjach głównych tak szybko wlatuje doświadczenie, że to jest magia. Na razie musimy po prostu robić to, co się da, żeby jakoś tam przetrwać, porobić zadania, wbić pierwsze 5 poziomów, żeby dołączyć do obozu, a potem dalej będzie już ciekawsza fabuła. Także wracamy do naszego łysego kolegi z obozu sekty. Już widzę wilka jakiegoś. Nie, nie wiem, gdzie on jest. On przeszedł ze mną przez ten mostek? Raczej przeszedł, nie? Gdzie on uciekł nam? Kolego? Nie wiem, czy nie wrócił do obozu. Tutaj sobie siedzi typ, który pilnuje wejścia na tereny orków, ale... Kurde, ja bym chciałbym, żeby nie okazało się, że wrócił sobie do starego obozu. Spróbujemy sił z tych wilkiem, z tym wilkiem. Nie wiem, jak nam to pójdzie. Jeszcze nie próbowaliśmy walczyć z wilkiem. Dobra, nie było źle tak naprawdę. W porządku poszło, tylko no cholera jasna, gdzie jesteś, panie? Nie pamiętam, jak on tam się nazywał nawet. Nie wiem, czy on już poszedł tutaj do obozu. No to w tą stronę, to wiem na pewno, ale kurwa, jego nie ma. Dobra, to ja tu zrobię, słuchajcie, cięcie, pójdę sprawdzić w starym obozie, także zaraz się widzimy. Dobra, słuchajcie, nie ma go generalnie w starym obozie. Trochę mnie to martwi, ponieważ tak naprawdę będziemy musieli teraz dotrzeć tam sami. Co może być momentami problematyczne. Więc na razie nie będziemy tutaj walczyć z tymi krwiopijcami. Jedyne co to tutaj zawalczymy. Włączymy się trochę. Szkoda, że nam uciekł. Myślę, że on będzie czekał generalnie teraz przy bramie do obozu sekty. No ale szkoda, że uciekł, ponieważ nam teraz nie pomoże w walce tutaj. A jeszcze śmiesznie będzie, jak się okaże, że go nie ma w ogóle tam. Także no... Może być cienko. No nie wiem, przejdziemy się, zobaczymy. Nie będziemy na razie w takim wypadku walczyć tutaj. Co najwyżej zrobię to poza odcinkiem. Myślę, że zrobię sobie taką, nie wiem, przeznaczę taką godzinkę na wyczyszczenie terenu przed rozpoczęciem drugiego rozdziału, ponieważ wtedy pojawiają się na nowo przeciwnicy. Trochę mniejszej ilości wprawdzie, ale pojawiają się. Także będziemy musieli sobie na pewno poczyścić to. Tu mamy taki fajną rzeczkę. Nie wiem, rzeczkę i w sumie wodospad, nie? To idzie tam z góry jeszcze. Strumień bardziej może górski bym powiedział. No i dobra, tutaj no... Kurde, zawalczylibyśmy z tym wszystkim, ale... Szkoda, że nam spierdzieli łysol. Cholera. No trudno. Trzeba sobie radzić z tym, co mamy, nie? Nie narzekajmy. Byleby tam był przy tej bramie, naprawdę, bo jak nie, to będzie cienko. I się troszkę zdziwię, że tak spierdzielił. A w sumie zobaczmy w... tutaj. No właśnie, Baal Parwes to był, nie? No i gdzie ten Baal Parwes się podział, do cholery jasnej? Dobre pytanie to jest. Przeskoczę sobie ten korzeń. Tam czeka skurwysyn. Czyli pobiegł sobie tak beztrosko bez nas. Co za koleś.
Oj, facet. Jesteśmy na miejscu. Tam leży obóz Bractwa Śniącego. Super. Przejdź przez bramę i porozmawiaj z moimi braćmi. Gwarantuję ci, że nie przyszedłeś tu na próżno. Zapytaj o Korkaloma. To on opiekuje się nowicjuszami. Ja wrócę teraz do starego obozu. Wielu niewiernych potrzebuje wciąż pomocy w odnalezieniu właściwej ścieżki. Powodzenia. No dobra, kolego. Trochę mnie zirytowałeś tym, że tak naprawdę mnie tu nie doprowadziłeś jeszcze. Tak beztrosko się odezwałeś, że jesteśmy przy obozie. No ale dobra. Trudno się mówi. Lecimy, słuchajcie, wchodzimy. Jak widzicie, tutaj już taki bagnisty klimat się zaczyna. Zobaczmy, witaj, ze strażnikiem. Nieznajomy. Porozmawiamy. Stąpasz po świętej ziemi. Jesteś w obozie Bractwa Śniącego. Co zdaję sobie sprowadza? Z tego sprawę. No w sumie chciałbym do was dołączyć. Słyszałem, teoretycznie. Że szukacie nowych członków. Chciałbym do was dołączyć. Zatem bądź pozdrowiony. Bractwo Śniącego chętnie wita wszystkich, którzy wyrzekli się drogi zła i chcą żyć wedle nauk Śniącego. Jeśli naprawdę chcesz zostać jednym z nas, spróbuj zwrócić na siebie uwagę Balnamiba. Znajdziesz go na placu, tuż za bramą. Ale nie wolno ci odezwać się do niego. Zaczekaj, aż on zwróci się do ciebie. Tak, i ogólnie dołączanie do tego obozu będzie opierało się na szeregu questów u tych balów tak zwanych. Trzeba będzie zwrócić ich uwagę na siebie i przekonać ich, tak jak to w starym obozie przekonywaliśmy cieni. Także zapytajmy jeszcze, co tam słychać. Wszystko w porządku. Możesz śmiało wejść do środka. A, dziękuję, kolego. No tego pancerza to on nam nie... To jest... Dobra, niech będzie. Musiałbyś zasłużyć sobie na zbroję świątynnej straży, taką jak ta, którą noszę. Ale na początek wystarczy ci szata nowicjusza. Lepszy ryc niż nic. Oczywiście, nie otrzymasz jej za darmo. No. Dobra, nie. Na razie jebać, słuchajcie. Więc tak dostaniemy za niedługo już fajną początkową szatę. No i mamy tutaj Lestera, naszego przyszłego kolegę dobrego. Kim jesteś, panie kolego? Nazywam się Lester. Zajmuję się naszymi nowymi gośćmi. Masz szczęście, że nie odezwałeś się do Baal-Namiba. Obcym nie wolno rozmawiać. Tak, właśnie, to jest bardzo restrykcyjnie traktowane w tym obozie. Nie wolno nam rozmawiać z Baalami, oni muszą się dopiero pierwsi odezwać do nas. Najpierw opowiedz nam... Opowiedz mi o waszym obozie. A co chcesz wiedzieć? Ha. O bagiennym zielu, właśnie. Dowiedzmy się na temat... Co możesz mi powiedzieć o bagiennym zielu? Bagiennego ziela. Ziele rośnie wyłącznie na bagnach. Zanim da się je palić, trzeba je odpowiednio przetworzyć. Tym właśnie zajmują się nowicjusze. Ziele ma działanie relaksujące i uspokajające. Dzięki niemu można osiągnąć stan umysłu pozwalający na nawiązanie kontaktu ze śniącym. Część zebranego ziela wymieniamy ze starym obozem. Tam też pozyskujemy nowych członków bractwa. Wielu z nich dołącza do nas tylko ze względu na ziele, ale przynajmniej pomagają nam w pracy. No właśnie, czyli tam niektórzy sadzą, nowicjusze zbierają i przygotowują do dystrybucji. Balowie oczywiście testują na sobie w imię wyższych racji, tłumacząc się tym śniącym. A potem reszta sprzedaje, nie? Tacy jak my na przykład. O tutejszych kastach, dawaj. O tutejszych kastach. Dowiedzmy się o drabinie feudalnej czegoś. To niezwykle potężni duchowi przywódcy naszego obozu. Strażnicy świątyni wykorzystują siłę swego ducha w walce. Ich ciało i duch funkcjonują w idealnej harmonii. Lepiej nie wchodź im w drogę. Ja natomiast jestem nowicjuszem. Naszym zadaniem jest wykonywanie wszystkich pomniejszych zadań, no i oczywiście żarliwa modlitwa do śniącego. Niektórzy nowicjusze dostąpili zaszczytu pobierania nauk u guru. Ale aby to osiągnąć, trzeba służyć w obozie przynajmniej kilka lat. Dobra, to się jeszcze okaże. My to zrobimy troszkę szybciej. O śniącym właśnie, dowiedzmy się o bóstwie. Co powiedzieć o śniącym? Śniący to boska istota, która zsyła nam wizje objawiające jego wolę. W każdym razie zsyła je guru. Modlimy się do niego, bo obiecał zwrócić nam wolność. I wierzycie mu? Hej, jestem w tej kolonii od 2 lat. Wiesz, jak długie mogą się wydawać 2 lata w więzieniu? Nie wyobrażasz sobie, w co byłbym w stanie uwierzyć, byle tylko wydostać się z tego przeklętego miejsca. No, zasadniczo to coś w tym jest, ma jakiś tam swój point.
Dobra, my raczej wiemy mniej więcej jak dojść do tych miejsc niektórych, ale dobra, dowiedzmy się tak ogólnie Opowiedz mi o waszym o tym a co chcesz obozie. wiedzieć? A nie, to już rozmawiałem. Dobra, przez chwilę mi się pomyliło z jedną opcją. Ale ja muszę porozmawiać z twoim mistrzem. Nie próbuj. Gwarantuję ci, że potrafię udzielić ci wszystkich potrzebnych informacji. No dobra. Chciałbym zostać członkiem Chciałbym bractwa. Zostać członkiem bractwa. Bo chciałbym o tym, w sumie. Czy możesz zostać jednym z nich, zadecyduje Kor Kalom. Ale on polega zwykle na opinii pozostałych guru. Baal Namib na przykład jest jednym z nich. Najpierw musisz udowodnić, że jesteś godny, by należeć do bractwa. Dopiero wtedy guru wyślą cię do Kor Kaloma. Okej, okay. Powiedz mi, jak mam tego dokonać. Czyli zasadniczo Kor Kalom, czyli największy ćpun w tym obozie, będzie decydował, czy do niego dołączę, czy nie. Jak mam no tego okej, dokonać, jeśli żaden z spokojnie. Guru nie chce się do mnie odezwać? Chociaż trudno w to uwierzyć, guru będą obserwowali każdy twój krok. Jeśli uznają, że zasługujesz na zostanie jednym z nas, sami się do ciebie odezwą. Z pewnością znajdziesz w obozie wiele okazji, by udowodnić swoją przydatność. No dobra. No w sumie wykorzystajmy to. Mogę ci pokazać wszystko, co wa... Chodźmy najpierw do laboratorium alchemicznego, do Kor Kaloma. Przejdziemy się. I przy okazji spróbujemy tam zdobyć, jak pamiętacie, zaczęliśmy questa u Dextera w starym obozie. Chciał jakąś listę tam składników chyba od Kor Kaloma, więc spróbujemy ją zdobyć, ale tutaj jeszcze wcześniej... Poczekasz na mnie, Lester? Poczekasz, ale zapiszę i tę grę. Weźmiemy sobie, zaczniemy nowy slot już. Dobra. Tu jest mam, jak widzicie, Melvin. Pamiętacie kolegę? Pamiętacie to imię? Cześć. Nie jesteś z tego obozu, prawda? Cóż, teraz już jestem. Tydzień temu wyruszyłem ze starego obozu. Mój kumpel Dusty miał iść ze mną, ale postanowił jeszcze trochę poczekać. No właśnie. Znam Dustego. Zamieniliśmy kiedyś kilka słów. Gdybyś go jeszcze kiedyś spotkał, powiedz mu, że głupio zrobił nie idąc ze mną. Życie w bractwie jest 100 razy lepsze od ciągłego użerania się ze strażnikami ze starego obozu. Nie omieszkam mu tego powtórzyć. Przekażemy, tylko na chwilkę chcieliśmy tutaj porozmawiać. Zobaczmy, czy jakiś wpis się ciekawy zapisał. To jest to? Tak. On też postanowił się nad... Zastanawia się nad przejściem. No. Dobra, fajnie. Także zakończymy sobie tego questa, jak będziemy wracać do starego obozu. Ale jeszcze myślę, że przez 2 odcinki tutaj porezydujemy trochę w obozie na bagnie. No i lecimy, słuchajcie, do Kor Kaloma. Porozmawiamy z tym ćpunem. Dowiemy się czegoś może ciekawego. Potem przydałoby się zdobyć troszkę zaufania u balów. Oj, coś takie nieprzyjemne są. Co to ma być? Dziwne, może dlatego, że w tle mi się też renderuje odcinek. Ale czy ja wiem, czy takie aż bardzo zużycie procesora powinno być obecne przy Gotiku? Wątpię. Na górze tej drabiny znajdziesz laboratorium alchemiczne Kor Kaloma. Tu na dole rezyduje Fortuno, handlarz zielem. Zaczekam na ciebie tutaj. Tylko nie marudź zbyt długo, bo wrócę do Baal Namiba. No dobra, Lester, dziękuję ci ślicznie. Skoczymy jak najbardziej tutaj. To jest, słuchajcie, najbardziej skurwysyńska drabina w Gotiku. Pamiętam, z niej wiele razy mi się zdarzało spaść i szczerze to nie zapisałem... O kurde. Nie wiem, czy to u was wywarło jakiś wielki wpływ na wideo, ale... Właśnie niechcący zminimalizowałem grę. Jak coś, to wytnę. Dobra, nie zapisałem właśnie gry. Wolę to zrobić, naprawdę, ponieważ tutaj bardzo łatwo jest zginąć sobie przez tą drabinę. Dobra, udało się. Mogę tu wejść? Pozwolisz mi? Chyba nie będziesz miał nic przeciwko, jeśli tam wejdę. Okazuj mojemu mistrzowi należyty szacunek, albo nie pożyjesz długo. Dobra, niech ci będzie, niech ci będzie. Kane, ty nam coś powiesz ciekawego? A, to jest jego ten pomocnik, dobra. To najpierw do Kor Kaloma. Panie Kor Kalom. Czego chcesz? Hmm.
po kolei. Chciałbym przyłączyć się do bractwa. Podobno jesteś zwierzchnikiem nowicjuszy. I to ty decydujesz, kto zostanie przyjęty. Nie mam teraz czasu. Moje eksperymenty są zbyt ważne, bym mógł zawracać sobie głowę nowo przybyłymi. Zdam się na osąd. A to kutasów. Jeśli oni uznają, że jesteś gotów, by do nas dołączyć, zgłoś się do mnie ponownie. Spoko, no czyli on jest jednym właśnie z tych... z tych, co będą decydować o naszym przyłączeniu, tak jak to w nowym obozie jest Lee, a w starym Gomez. Dobra. Znaczy w starym w sumie nie Gomez, tylko jako tako... Diego jest tą osobą, u której właśnie pytamy się o naszą opinię, a Gomez jest tym, u którego tak stricte już dołączamy. No dobra, jakie tam eksperymenty? Co tam sobie ważysz? Moje badania dotyczą spraw, o których nie masz najmniejszego pojęcia, chłopcze. Więc przestań zawracać mi głowę. No, on taki jest strasznie gburowaty. Jeden z kupców ze starego obozu jest zainteresowany twoją recepturą na napój uzdrawiający. Moje receptury nie są na sprzedaż. Ale podpierdolić zawsze mogę, nie? Do zobaczenia. Także teoretycznie sobie zapytamy tego... O, no. Kane. Nie wiem, czy tak się czyta jego imię tutaj. Przywitajmy się. Zacznijmy ładnie. Ja jestem Kane, uczeń Korkaloma. Zapewne już o nim słyszałeś. No stoi co? Kurwa obok. Tak. Zatem wiesz już, że to jest najważniejszy człowiek w tym obozie. Zaraz pojaśnię oświeconym Iberionie. Nie wiem, co ten Korkalom ci tu podaje, ale widzę, że to jakieś typowe antydepresanty muszą być. A ty czym się zajmujesz? Pomagam mojemu mistrzowi w pracach nad jego magicznymi wywarami. Okej, obciągasz mu, dobra. I wydzieliny pełzaczy. Swoją drogą mój mistrz pilnie potrzebuje tej wydzieliny. No właśnie, także z tym też będziemy mieli zadanie. Gdzie mogę zdobyć te wydzieliny pełzaczy? Stara kopalnia aż roi się od pełzaczy, ale trzeba umieć pozyskać ich wydzielinę. Jeśli to już umiemy. Jeśli myślisz o walce z pełzaczami, porozmawiaj z którymś ze strażników trudniących się polowaniem na nie, na przykład z Gornadrakiem. Chyba z nim już rozmawialiśmy, nie? Z naszego obozu do starej kopalni. O świcie znajdziesz go w pobliżu laboratorium. Aha, no okej. My już go tam spotkaliśmy, także fajnie. Co możesz mi jeszcze powiedzieć o swoim mistrzu? Jest inny niż pozostali guru. Każdy może się do niego odezwać, ale nikomu nie wolno marnować jego cennego czasu. No dobra. Jak mogę zdobyć recepturę Kaloma? Nie możesz. Wszystkie receptury przechowywane są w zamkniętej skrzyni. A to już jakaś wskazówka. Zaraz postaramy się, żeby ta skrzynia nie pozostała taka zamknięta czasem. Co by, nie wiem, wiecie, ktoś nie ukradł tutaj czegoś. No proszę bardzo, receptura Korkaloma. Nie żebym to zrobił właśnie po prostu typowo na jej widoku. No ale dobra, zapiszmy sobie jeszcze raz. Spróbujemy opierdzielić tą drugą skrzynię. Kurwa. Aha, jej nie otworzymy, przepraszam. To jest skrzynia, w której później będzie ważny przedmiot. Jej się nie da otworzyć na razie. No okej, okay, mamy recepturę. Zobaczmy, czy jest to coś ciekawego. No, no. To zdaje się mieć sens, kiedy czytać to od końca. Okej, okay, dobra, nie będziemy się w to bawić. Ważne, że jest. Kurwa, deszcz. Nie, fajnie. No ale dobra, przydałoby się coś... Gdzieś się przydałoby przespać tutaj w obozie. Ale może jeszcze najpierw tutaj byśmy zahaczyli sobie o pana Fortuno. Czyli takiego, powiedzmy, głównego. Co to za prezent? To mrok północy. Dobry towar. Możesz do mnie przychodzić codziennie po nową porcję, ale gdybyś chciał dostać więcej niż przewiduje dzienna racja, będziesz musiał zapłacić. Gdybyś znalazł jakieś zioła lub owoce, możesz je przynieść do mnie. Chętnie je od ciebie odkupię. No, taki główny handlarz zielem. Zobaczmy, co on ma tam. Czego szukasz? Ciekawego. 267 brojek rudy. To jest trochę rudy wprawdzie, nie?
Może coś tam sprzedamy, jakieś rośliny chciał. Nie wiem, po ile u niego chodzą te rośliny. Ale szkoda w sumie na razie tych roślin. Chociaż mięsa nie aż tak szkoda, nie? Sprzedamy sobie trochę tego mięsa. Prawda jest taka, że i tak nigdy tego mięsa nie upieczemy. Kiedyś sobie mówiłem, pamiętam całą grę, że poświęcę trochę czasu, upiekłem to mięso. Nigdy tego nie zrobiłem. Także teraz już się nie waham, po prostu to mięso sprzedaję. Spróbujemy sobie zapalić, słuchajcie, jeszcze tego nie próbowaliśmy. Mrok północy, dostaniemy na pewno doświadczenia. Właśnie, 10. O. Nie ma to jak tak palić, że zapalimy sobie... O, to man nam dodaje. Zew nocy. Nie wiem, czy ja właśnie nie wypaliłem swojego towaru, który miałem sprzedać gdzieś. Na wszelki wypadek, nie wiem, odkupimy może u niego jeden ten zew nocy. Bo nie jestem pewien, skąd miałem taką konkretną porcję. To był zew nocy, czy mrok północy? Czy zielony nowicjusz? Zew nocy. Mam już dość tej paplaniny. Kurwa, jakie to drogie. Ale nie chcę 10, kolego. Chciałem jeden. Dawaj jedną fajeczkę. Dobra. I lecimy. Lester. Chociaż tu jeszcze chyba można porozmawiać z nimi, nie? Przynajmniej z nim. A nie, z nim będzie później zadanie, na spokojnie. Dobra, lecimy, Lesterku. Właśnie, porozmawiajmy o tym Baal Namibie. Mogę skłonić twojego mistrza do rozmowy ze mną. Musisz wiedzieć, co chciałby usłyszeć. A co chciałby usłyszeć? Kiedy następnym razem będziemy blisko niego, zwrócisz się do mnie i porozmawiamy chwilę. Baal Namib martwi się, gdyż wielu nowicjuszy oprócz modlitwy do śniącego czci jeszcze starych bogów. Powiesz mi, że wyrzekłeś się innych bóstw i od tej pory zamierzasz wznosić modły wyłącznie do śniącego. Wtedy ja zapytam, dlaczego podjąłeś taką decyzję, a ty odpowiesz, że przeżyłeś wizję, w której śniący wzywał cię do siebie. To go powinno zainteresować. Myślisz, że dasz sobie radę? Pewnie. Bezimienny jest świetnym aktorem. Także nie będziemy zwiedzać dalej tego obozu, ponieważ ja tu wiem, gdzie wszystko jest. Także po prostu wracamy do głównej bramy, tylko... Jeśli on będzie tak wracał, to ja się chyba zachlastam, nie? Dobra, to on sobie niech tu wraca. To jest ten, co z nim gadaliśmy, nie? Właśnie. Tak, to jest ten. Dobra, niech on sobie wraca tam. My już tutaj odwiedzimy kuźnię może. Cześć, czy chcę na razie odwiedzać kuźnię? Nie, może odwiedzimy jakiegoś bala. Tu jest jakiś bal. Zobaczmy, czy... Czy to jest ten bal Tyron? Nie wyglądasz mi na kogoś, kto chciałby nosić niewolnicze jarzmo nakładane ludziom przez magnatów. Ale odezwał się do nas. Myślę, że jesteś raczej poszukiwaczem. Kimś, kto szuka prawdziwej wiary. Czy czujesz, jak ogień trawi twoje ciało podczas snu? Widzę, że powątpiewasz w rzeczy opowiadane ci przez sługusów magnatów. Przecież wiesz, dlaczego nie można im ufać, prawda? To kłamcy. Wyjdź puny. Ich garstwa czynią słabych ludzi ślepcami. Ale twój duch... jest silniejszy niż ich kłamstwa. Czy nie odczuwasz pragnienia wolności każdego dnia? Nie czujesz, jak z każdą godziną pragnienie to staje się silniejsze? Pozwól mu pokierować twoim duchem. Czy wiesz, co robisz, próbując zagłuszyć w sobie ten głos? Wyrzekasz się swojej duszy, wyrzekasz się samego siebie. Nie pozwól, by strach tobą kierował. Uwolnij się. Przejrzyj na oczy. Śniący zbudzi się pewnego dnia, wyzwoli swoich podwodników z tego świata, jak nieczystości spłukane przez wtedy okay. Zapłacą cenę. Dobrze. Jezus. Chyba odezwał się do nas, to znaczy, że możemy już z nim rozmawiać, nie? Hej, odezwałeś się do mnie. Czy to znaczy, że mogę już z tobą rozmawiać? Widzę, że zaznajomiłeś się już z naszymi zasadami. To dobrze. Wyczuwam w tobie wielką siłę ducha. Wkrótce będziesz gotów, by do nas dołączyć. Przemówiłem do ciebie, bo chcę dać ci szansę udowodnienia swojej lojalności. Tego szukam właśnie. Dawaj, jak? W jaki sposób mogę udowodnić swoją lojalność? Przede wszystkim potrzebujemy nowych dusz, które zechcą przyłączyć się do naszej społeczności. Jeśli chcesz mnie przekonać o swojej przydatności dla naszego obozu,
Przyprowadź mi jeszcze. Dobra, to w sumie. Tego Dustiego już musimy taką powiedzieć, że Melvin się tu dobrze bawi i on przyjdzie, tak teoretycznie, nie? Czyli w sumie to będzie mieli załatwione, ale jeszcze zapytajmy tak kontrolnie. Na początek rozejrzyj się w starym obozie. W nowym... Dobra, stary obóz. Dlaczego tak desperacja? Śniący przemówił do naszego mistrza, ale nie zebrał jeszcze wszystkich sił. Dlatego przygotowujemy się do wielkiego przyzwania. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, idź na świat. Dobra, wybaczcie, że tak czasem skipuję, ale po prostu czytam sobie to szybciej, też wam polecam tak to robić. Nie opłaca się czasem tu wszystkiego słuchać. Już pominę fakt, że tam słuchałem całego tego dialogu, ale myślałem szczerze, że będzie 3 razy krótszy. No okej, okay, trudno. Ten kolega, ten Bal, nie pamiętam, czy on się do nas odezwie. Nie będę ryzykował. Pójdziemy sobie poszukać takiego jednego Bala. Najchętniej to bym poszukał tego Bala Tyrona, nie wiem jak to tam przetłumaczyć, tylko którędy to się szło, cholera. Tędy chyba będziemy wracać do głównej bramy, czy nie? No i właśnie, już to jest ten moment, kiedy się gubię trochę. To jest naprawdę pojebane czasami. Za przeproszeniem. Tak, tutaj będzie główna brama. To od razu sobie zrobimy... O! Tutaj jest imieniem jakimś gościu. Czym się tu zajmujesz? Przekazuję mądrość śniącego naszym nowicjuszom. Sam jestem jeszcze nowicjuszem, ale już wkrótce zostanę Balem. Jednym z guru. Jeśli myślisz, że... Rozmawiałem nawet z Iberionem, to wielki wybraniec. Powiedział mi, że jeśli będę pracował wystarczająco ciężko, niedługo sam zostanę wielkim mistrzem. Ale to jeszcze przyszłość. Nie śpieszy mi się, rozumiesz? Zostanę mistrzem, gdy przyjdzie odpowiednia pora. Chwilowo jestem bardzo zadowolony z mojej pracy. Spoko, kolego, to trzymam kciuki. Możesz mi jakoś pomóc? Chciałbym dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Chcesz do nas dołączyć? To świetnie. Zaczekaj. Tak, chyba mógłbym ci pomóc. Nie jestem jeszcze guru, ale mam pewne wpływy w bractwie. Masz. Oczywiście musiałbyś wyświadczyć mi drobną przysługę. Rozmawiałeś już z Fortuną. A, rozmawiałem. Zatem masz swoją dzienną rację. Jeśli mi ją oddasz, dobijemy targu. A bierz. To się chyba nigdy nie skończy. Proszę. Mam ziele przy sobie. Możemy zawrzeć układ. Dobrze. Zauważyłeś pewnie, że żaden z guru nie chce z tobą rozmawiać. Zgadza się. Możesz zmienić, sprawiając na nich dobre wrażenie. Mogę ci powiedzieć, jak tego dokonać. No to by się przydało. Jak mogę przekonać do siebie guru? Balkadar wprowadza nowicjuszy w tajniki magii. Tak, to jest ten, co tam... Jeśli chcesz zwrócić na siebie jego uwagę, posłuż się czarami. Przed chwilą u niego byliśmy. Nie potraktuj go od razu uderzeniem wiatru. Uśpij któregoś z jego uczniów albo coś w tym stylu. O. Al-Namib to ten przy bramie. To jeden z najpotężniejszych ludzi w obozie. Lester będzie mógł ci jakoś pomóc. Tak, to zrobimy sobie zaraz. Jak tylko mistrz oddali się na chwilę. Pozostali guru są mniej wymagający. Spróbuj się im jakoś przypodobać, a raz, dwa dostaniesz się do bractwa. Dzięki za radę. Ej, w końcu umowa to umowa, nie? No, wiadomo, co to są tam 3 blanty, jestem dealerem, człowieku. Co to jest za opcja? Jak mogę opanować magię śniącego? Balkadar sprzedaje magiczne runy i zwoje z zaklęciami, ale to dla ciebie niewielka pociecha, bo nie będzie chciał z tobą rozmawiać. Coś w tym jest. Inny guru będzie mógł ci pomóc. Ja bym chciał kupić właśnie na razie to zaklęcie snu w ogóle, nie? Na czym polega twoja praca? Wraz z kolegami testuję magiczne substancje opracowane przez Korkaloma w jego laboratorium. Jego asystent przynosi nam co kilka dni coś nowego, a my to testujemy. Takie króliki doświadczalne, no. Twoją duszę. Po zażyciu odpowiedniej ilości będziesz mógł nawiązać kontakt ze śniącym. Po zażyciu odpowiedniej ilości to z mało kim nie nawiążemy kontaktu. A tobie udało się kiedyś stanąć przed obliczem śniącego? Nie, jeszcze nie. Ale tylko dlatego, że nie dostajemy wystarczającej ilości ziela. Kalom zawsze pyta nas o efekty, ale odnoszę wrażenie, że wcale mu nie zależy na moim zdaniu. No co ty? Jeśli jego wynalazki działają stymulująco, natychmiast trafiają do guru. Ale niedługo ja sam zostanę guru. Wtedy otrzymam odpowiednią porcję ziela i będę mógł osobiście wysłuchać głosu śniącego.
Jasne, okej. Super, on nam powiedział kilka ciekawych rzeczy. Nie wiem, czy iść jeszcze sobie załatwić sprawę z tym balem tutaj w tym odcinku. Może zdążymy. A może nie. Miło cię znów. Dobra, i tak już musimy. Co u ciebie słychać? Co to ma być? Coś tak nas... Coś tak ci nie poszło, Lester. Nie miałem w ogóle opcji dialogowej. Chwila, zróbmy sobie save'a tutaj. I spróbujmy jeszcze raz. Lester. Okej, tak z dupy po prostu. Wyrzekłem się starych bogów. Wyrzekłem się starych bogów. Czyżby? Co cię skłoniło do tak drastycznych kroków? Bagienne ziele. Objawienie. Śniący zwrócił się do mnie. I co powiedział? Powiedział: idź do obozu na bagnie i przyłącz się do bractwa. Jesteś szczęśliwym człowiekiem, nieznajomy. Tylko nieliczni dostąpili takiej nagrody. Jezus. Zostałeś wybrany przez śniącego. Czy twoim życzeniem naprawdę jest dołączyć do nas? Ale ma świetny głos. No odezwał się do nas, więc już tak, możemy. Chcę podążać drogą śniącego. Idź do Korkaloma. Powiedz mu, że przysyłam cię do niego, bo widzę, iż twoja wiara jest szczera. Wiadomo. Okej. Okay. Świetnie. Mamy już przekonanych w sumie balów... jednego. Tylko tego. Dobra, zawsze to coś, ale już tam wiemy przynajmniej jak przekonać resztę, więc... na tym etapie zakończymy na razie ten odcinek, więc dziękuję ślicznie za oglądanie i do zobaczenia.